Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządeczku, wszyscy się trzymacie zdrowo i pozytywnie, tak jak ja. Mam dzisiaj bardzo dobry humor i słuchajcie, dzisiaj jestem bez makijażu, bo chciałabym przetestować, jeszcze jestem w mojej piżamie, chciałabym przetestować z wami i zrobić taki film pierwsze wrażenia nowego produktu od Foreo, który dostałam. Jest to Foreo Bare. Nie oglądałam żadnej recenzji, wiem, że już kilka recenzji się pojawiło na internetach i na polskim i zagranicznym YouTubie, ale dzisiaj chciałabym sobie, nie chciałam nic sobie spoilerować, mam nadzieję, że rezultaty powiedzą wszystko za siebie, także zapraszam was do oglądania, jak jesteście ciekawi, co to jest i co to ma zrobić. Muszę sobie też zrobić zdjęcie przed i po i zobaczymy, czy to działa. Co to jest Bare? Bare, tak krótko mówiąc, jest to takie urządzenie do masażu na mikroprądy. Mam kilka innych rzeczy, które są podobne w działaniu, coś w tym stylu. Chciałabym sobie też porównać, ale to jest połączenie na przykład starej chińskiej medycyny, tak to się mówi? No wiecie, na pewno kojarzycie gua sha do masażu limfatycznego, który się świetnie właśnie sprawdza, żeby zredukować opuchliznę, żeby podnieść owal twarzy. To jest znane od wieków tak naprawdę, lub coś w tym stylu. I to jest połączenie właśnie tej naszej starej tradycji z nowymi technologiami. I ja, może pamiętacie, mam też takie urządzenie z Nu Face, które też działa na takiej zasadzie, ale już zobaczcie, jestem ciekawa, jak to się porówna. Już na pierwszy rzut oka widzicie, zobaczcie, że te kuleczki, przez które przechodzi ten prąd, są dużo mniejsze, więc podejrzewam, że to będzie też dużo słabsze. I co? Co to jest? Więc to jest coś do masowania, do ujędrniania twarzy, taki fitness na twarzy, tak nam producent tutaj mówi. Podobno rezultat jest już po jednym użyciu, tak jestem bardzo ciekawa, ja bardzo lubię takie, wiecie, podnosimy wszystko. To działa na zasadzie drenażu limfatycznego, czyli podobnie jak gua sha. Tylko tak, jeżeli chodzi o gua sha, no to trzeba się z 10-15 minut masować i też trzeba wiedzieć, jak to robić, a jednak no to jest szybsze. No tak jak macie, wiecie, maseczki UFO, szybko, 90 sekund, no to na podobnej zasadzie to działa, czyli powiedzmy, że to jest gua sha z kopnięciem, dosłownie, bo to jest na prąd, ale jest to bezpieczne, tylko ważne jest, żeby sobie nie masować dekoltu tutaj, żeby to nie było blisko serca, ale tutaj szyja, twarz, wszystko git. To urządzenie działa też przeciwzmarszczkowo, czyli jest to dobry, moim zdaniem osobistym, chociaż moim zdaniem jest to bardzo fajny produkt dla osób, które są w wieku 25+, czyli już te pierwsze oznaki starzenia się pojawiają, więc jestem mega ciekawa, jak ktoś sobie poradzi z moimi na przykład zmarszczkami na czole, tutaj wygładzeniem, ale tak naprawdę najbardziej zależy mi na tym, żeby tą twarz ujędrić i podnieść, tak? Żeby było tak. No. I jeszcze to ma działać na blizny potrądzikowe, bo to też pobudza skórę do produkcji kolagenu. Także takie są obietnice producenta. Zrobię sobie teraz zdjęcie, żebyśmy mieli porównanie przed i po. I zrobimy sobie test na żywo. Uwaga. Okej. Słońce nam wyszło, ale to nic, nic. Wrzucę wam teraz może, będę może nagrywać zrzut ekranu tego, co się tutaj będzie działo i razem sobie będziemy robić ten zabieg. Start! I chciałabym sobie też porównać to do tego, więc zobaczymy, jak to będzie. Ściąga się treatment. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie widać różnicę. To jest taki masaż, no masaż limfatyczny. Można sobie pulsację, T-Sonic, of course, chcemy. I można sobie tutaj też ustawić moc, więc ja idę na maksa. Okej, jest ostrzeżenie, ale albo robimy na maksa, albo to nie ma sensu. Więc ja sobie zrobię na maksa. Za 3 sekundy się zacznie treatment. A ja sobie włączę jeszcze ten. Aha, chwila. Dobra, zaczynamy od serum. Mam tutaj właśnie załączone próbkę. I ważne jest to, żeby to serum było na bazie wody.
nie na bazie oleju. I jest załączona właśnie próbka. Co tu się dzieje? O, to już mi się włączyło, o nie! O matko, czekajcie, hello. Okej, jedziemy. Aha, odtąd. Nie kopię prądem. Okej. Aha, tu poczułam. Poczułam. Minuta 43. Tutaj przy linii kopię. A wiecie co? Aha, bo tutaj nie nałożyłam serum, więc kopię tam, gdzie... Kopię tam, gdzie nie nałożyłam serum. To czekajcie, wetrę sobie to we włosy. Tak. Czyli to po prostu musicie używać z jakimś serum, bo inaczej czuć ten prąd. Ale już mogę porównać, że to jest dużo słabsze. No ale to chyba jest oczywiste, bo to jest dużo mniejsze. Okej. I to jest do góry. Szyja. Nie nałożyłam na szyję. Nie nałożyłam serum na szyję. Sobie trochę, wiecie, rozetrę. To mi tu burczy, ale to jest nic. Po prostu tylko burczy w porównaniu. No i druga strona. Nie wiem, czy ja to robię dobrze. Teraz słabiej troszeczkę to się robi. Nie wiem, czy to dobrze robię. Zobaczymy. A jest to bardzo przyjemne. Aha. I co? Tyle? Niemożliwe. A druga strona? Jeszcze raz. Źle to zrobiłam. Więc jeszcze raz sobie zrobię drugą stronę, bo mam wrażenie, że... dołożę sobie tego serum, bo mam wrażenie, że po prostu zaczęłam, zaczęła się za wcześnie, a ja nawet sobie porządnie tego nie nałożyłam. Dobra. Jeszcze raz. No dobra. I co? Widzicie różnicę? Ja chyba widzę, ale czekajcie, zrobię sobie zdjęcie. Ciekawe. Pierwsze wrażenia, jest to przyjemne. Myślałam, że bardziej będzie kopać, ale w takim sensie, że no to na pewno... Czekajcie. Na pewno podstawą tego zabiegu jest to, żeby było jakieś serum, bo jak tutaj sobie byle jak nałożyłam to serum, bo już mi tam leciał czas, no to tutaj, gdzie miałam suche, to czułam ten prąd. I powiem wam, że czuję, że ta buzia jest taka... napięta. Bardzo podobne uczucie jak po masażu gua sha, z tym, że jeżeli u kogoś idziecie, do kogoś idziecie na masaż gua sha, no to jest fajne, bo to jest taki zabieg pielęgnacyjny, relaksujący, drenaż twarzy, ale samemu się nigdy nie wymasujemy jak u profesjonalisty, więc to jest... No wiadomo, no to już jest nowa technologia, to już jest gadżet domowy, jak lubicie gadżety, to tak. Ale dobra, nie gadam, sprawdźmy sobie przed i po, więc zrobię sobie zdjęcie. Jestem bardzo ciekawa, ale czuję takie... Okej. Tylko jak to będzie? Foto. Musi być tak samo. MG! 5 kilo mniej. Czekajcie, nałożę sobie to obok siebie w programie. Wow, ciekawa jestem, czy jak
ciekawa jestem, czy jakbym tego używała, czy to może używać codziennie. Ciekawa jestem, czy jakbym tego używała non stop, to czy będzie różnica. Ale wiecie co, na taki pamper day, gdzie się robi wszystko, jakieś maseczki, mikrodermabrazje, UFO i to dopełnienie, to już w domu można sobie zrobić swój salon kosmetyczny, czekajcie. Tak, layout. O, wow, naprawdę jest różnica. Jest różnica. Biorę to i to obok siebie. Aha. What? Jest parę milimetrów różnicy. Także wklejam wam tutaj zdjęcie. Zobaczcie. Zwłaszcza tutaj widać tą różnicę. Ciekawa jestem, czy na filmie też widać, ale na zdjęciu widać różnicę. Jakby ta skóra jest też taka zrelaksowana. I zobaczcie, nawet te usta są jakieś takie bardziej ukrwione. I ja widzę różnicę. No, na zdjęciu widać gołym okiem różnicę właśnie tutaj. I ta twarz z takiej bardziej okrągło-kwadratowej zrobiła się bardziej owalna. Zobaczcie. Mega. Wow. Działa. Działa. I myślę, że przed większymi wyjściami to już w ogóle super. I żeby sobie... Muszę sobie doczytać dokładnie, ile razy w tygodniu to się powinno robić, ale jeżeli tego można używać nawet codziennie, to podejrzewam, że tego również można używać codziennie. I co, wiecie co? Jak tak dalej pójdzie, to będę taka snatch! Będę tak chodzić. Także wow, jestem pod wrażeniem. Działa. Oczywiście teraz tutaj mamy dylematy. Jeżeli lubicie gadżety, jeżeli lubicie Foreo UFO, jeżeli lubicie produkty Foreo, to na pewno nie będziecie zawiedzione tym. Jeżeli chodzicie na zabiegi ujędrniające, lubicie takie rzeczy, to chociaż cena miśka jest dużo wyższa od takiego kamienia guasza, no to patrząc na to, ile wydajemy pieniędzy na same zabiegi, to na pewno lepszą inwestycją będzie misiek. Misiek tutaj w Wielkiej Brytanii kosztuje 270 funtów. W Polsce podejrzewam około 1500 zł. A taka guasza to jest koszt kilkudziesięciu złotych. Tylko tak jak mówię, też nie możemy tego porównywać. Rezultaty będziecie mieć podobne, ale powiem wam, że jestem pewna, że tego nie używać się będzie tak często jak tego, dlatego że to jest bardziej pracochłonne, czasochłonne i trzeba to robić dobrze, natomiast tutaj to urządzenie robi to za was. Nie polecam wam takich produktów mniejszych, bo one w porównaniu do tego nic nie robią. Może to jest dobre do samej okolicy, na przykład pod oczami, żeby sobie jeździć, ale takie mniejsze urządzenia też kosztują parę set złotych, więc myślę, że jak już się decydować, to decydować się na coś, co jest potwierdzone, testowane, bezpieczne przede wszystkim. Nie polecam wam kupowania żadnych takich urządzeń z AliExpress, bo to są rzeczy, które nie mają żadnych patentów. Pamiętajcie tylko, żeby używać do tego, nie robić tego na sucho, używać kosmetyków na bazie serów, na bazie wody i będziecie good to go. No na pewno jest to ciekawy produkt i na pewno będę go używać. Także fajnie, że będę mogła go dołączyć do mojego czwartkowego rytuału, gdzie będę się miziać i masować. Pamiętajcie, żeby nie używać tego tutaj na klatkę piersiową, tylko szyja, twarz do góry. No i za niedługo będziemy się tak witać. Wow, naprawdę jestem bardzo ciekawa, jak to sobie poradzi również ze zmarszczkami tutaj, ale buzia naprawdę fajnie się czuje, jest zrelaksowana, wymasowana. Tak jak mówię, te dwie minuty zrobiły to samo, co zrobi poprawnie użyta guasza w pół godziny. Dlatego, że taki masaż, jak idziecie do kogoś na zabieg, na masaż twarzy, to taki zabieg trwa około 20 minut do pół godziny i kosztuje około 30 funtów tutaj u mnie, więc sobie policzcie. Jeżeli by się chodziło na taki zabieg raz w tygodniu przez miesiąc, to już to macie 120 funtów. Ja tutaj oczywiście mówię w cenach tutaj u mnie lokalnych. Oczywiście tego można używać częściej, tego też można używać częściej, ale biorąc pod uwagę to, że za taki zabieg, jakbyśmy chodzili na przykład dwa razy w tygodniu, to jest 240 funtów, więc tak naprawdę zwróci wam się ten koszt dość szybko, jeżeli korzystacie z takich zabiegów. Po prostu. I tyle. Także Eva approved, odessało mnie. Mam wrażenie, że naprawdę trochę mi ubyło z tej twarzy. Szkoda, że nie ma takiego urządzenia na całe ciało. To byłby hit, ale to bez endermologia, co?
No, także dzięki bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie, czy korzystaliście z takich jakichś urządzeń, czy korzystaliście z głaszy. I tyle. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!